centrum miasta aneks kuchenny małej kawalerki stanął w ogniu. Oficer operacyjny miasta jedzie zorientować się w sytuacji. No jestem na miejscu, nie wiem czy słyszałeś, aneks kuchenny brak właścicieli został ugaszony, idę to sprawdzić. Coś się spalili? Przez okno pierwszego piętra wydobywa się ciągle dym, choć ogień został już ugaszony. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. A to są tylko te pomieszczenia, czy coś więcej? Tylko to. Tylko to. Jedna osoba w tym? Pokaż na chwilę latarkę. A prąd jest wyłączony? Sprawdźcie, czy tu gazu jeszcze nie ma, dobra? Nie ma tu nikogo. No słuchaj, mieszkanie na pierwszym piętrze. Kawalerka ślepą kuchnią. W kuchni się spaliły jakieś przedmioty niewiadomego pochodzenia, prawdopodobnie jakieś grzejniki tutaj grzały różnego rodzaju rzeczy. Prąd mamy w tej chwili odłączony, nie wiem jak z instalacją gazową. W każdym razie zagrożenia większego nie ma, kwestia oddymienia, no i uprzątnięcia tych rzeczy. Właścicielka jest na miejscu, także generalnie mamy sytuację opanowaną. Okazuje się, że nie ma właścicielki, tutaj państwo opiekują się tym mieszkaniem. Aha, a ktoś tu był w tym mieszkaniu wcześniej? Ja byłem. Ja to zauważyłem, ja wyszedłem. Aha, ale właścicielka, czy ktoś był tu w tym mieszkaniu? To jest właściciel. Aha. To jest żona, tak. Aha. A co się tam stało? Coś pan uruchamiał? Coś pan... Wyrzucałem gdzieś tam popielniczkę, może to było tak. A tam w kuchni popielniczka była? To w kuchni, tylko bo ja zobaczyłem w pokoju, że w kuchni leci. No, często tak się niestety kończy, widzi pan. Ale nie wiadomo, jak to było. No nie wiadomo, wie pan. Oczywiście, że tak. Po wyjaśnieniach można podejrzewać, że przyczyną były źle zgaszone niedopałki papierosów, które upadły na łatwopalne materiały. To wystarczyło. A te szmaty, no tak. Te szmaty to wsiąkało i wpływało. Nie, no się słyszałem, że się przyznał, że wyrzucił papierosa. No. A czy popielniczkę wyrzucił z petami i wiesz, i poszedł tutaj do sąsiedniego mieszkania. Palił na dworzu. To? Na dworzu będzie palił. Będzie tutaj palił o dworzu i poszedł, wyrzucił tylko niedopałki do... Bo kuchnia jest drewniana. I byłby cud niezły. Gazowników macie wezwanych, także przyjadą, niech oni sprawdzą te instalacje. Natomiast elektryków... To październiki są elektryczne. No widziałem te elektryki. No właśnie. I jeden prawdopodobnie... No nie. Ale on mówi, że miał wyłączone. Tylko, że niedopałki wyrzucał. Natomiast elektryka to myślę, ze spółdzielni wezmą, że nie z tego, z administracji, bo... Czy co, ten przyjeżdżę z miasta, to wyłączy cały budynek. Jeden tlący się niedopałek i część mieszkania nadaje się do kapitalnego remontu. Dobrze, że pożar został wykryty we wczesnym stadium. Szybka reakcja strażaków pozwoliła na uratowanie reszty mieszkania przed całkowitym spaleniem. Warszawa 998 311. No słuchaj, tak jak mówiłem, sytuacja całkowicie opanowana, klatka schodowa oddymiona, mieszkanie oddymione, właściciel jest na miejscu, czekamy tylko na pogotowie gazowe, żeby przyjechali, ocenili, czy instalacja gazowa nie uległa jakiemuś rozszczelnieniu. No i to by było na tyle, na miejscu pozostanie czwórka, dogaszą, spiszą dane, ja wracam do koszy. 998 przyjąłem, przechodzę na jezer GTA. Ja również, dzięki. 22, samochód osobowy marki Saab na latarni oświetleniowej, wyciek paliwa. Latarnia całkowicie wyciągnięta na miejscu, jest pogotowie ratunkowe. Za chwilę dowiem się, co z osobami, które jechały. Osób uwięzionych w samochodzie nie ma odbiór. Na ulicy Spacerowej kierowca Saaba jechał bardzo szybko. Wyrzuciło go na zakręcie. Cześć.
Przyszli tu jednego ratownika, to jeszcze jest jeden samochód, też trzeba podłączyć akumulator. Też brał udział w wypadku. Kierujący z tego samochodu czuje się dobrze. Opatrywany i ranny jest kierujący z tego Saba odjechał. Zrozumiałem. Auto po uderzeniu w latarnię zaczepiło dodatkowo samochód jadący pod górę. Kierowca Saaba wydostał się z samochodu o własnych siłach. Kierowcy drugiego auta nic się nie stało. 30 czy 15 odbiór. Tak, ci podawałem, poszkodowany tylko kierujący Saaba zostaje zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala na Stępińską. Poza tym kierujący z tego centralna, wszystko w porządku, bez żadnych obrażeń. Zabezpieczamy miejsce wypadku. Na miejscu zadysponowane policja, pogotowie oświetleniowe do uszkodzonej latarni od wypadku. Pan jest kierowcą z tego Citroena? Jak to się stało? No wyskoczył z drugiej strony, bo nie chodzi naprzeciwka. Przeleciał przez zielony. Na zieleni? Tak, tak, tak. No i całował we mnie, bo jechałem po światło. Nie wiem, czy byłem pierwszy, czy już nie pamiętam, ale ruszyłem ze świateł i... Troszkę udało mi się, ale to sekundę, to ułamek sekundy, ja nawet na swoim pasie tak gdzie nawet... Pan jechał sam, czy jeszcze... Ja sam jechał. Sam pan jechał też, tak? Ruch na spacerowej jest utrudniony. Do połamanej latarni zostało wezwane pogotowie energetyczne. W jej przewodach wciąż płynie prąd. Strażacy ponownie dokonują sprawdzenia przewodów wykrywaczem napięcia. Mimo zniszczeń w odsłoniętych kablach ciągle płynie prąd. Muszą zabezpieczyć to miejsce do czasu przybycia energetyków. Na ulicy Czerniakowskiej w kuchni zapalił się okap kuchenny. Od niego zajęły się szafki. Strażacy z sekcji, która przyjechała pierwsza, błyskawicznie opanowali sytuację. Tak, oni wjechali z prawej. Co? Tam? 3021 na miejscu. Otwarte mamy mieszkanie, w mieszkaniu są właściciele. Pożarowo jest zabezpieczone. Wszystko jest opanowane w tej chwili. Sprawdzamy tylko pomieszczenie. Słuchaj, daj tu ratownika Storm War 1. Ja podaję się do ciebie. R1 to torba zawierająca zestaw do ratownictwa medycznego. Przed przybyciem pogotowia pomocy poszkodowanym udziela specjalnie przeszkolony ratownik. Jeszcze bardzo? Piecze bardzo? Nie. Nie? No teraz to może chłodzi. Ratownik zakłada specjalny opatrunek hydrożelowy stosowany przy oparzeniach. Poprosiłbym karetkę na ulicę Czerniakowską 143A. Mamy tutaj pana, który usiłował gasić pożar w mieszkaniu. Ma oparzenie prawej dłoni. Pan idzie gdzieś, gdzie jest spokojnie, nie tu, usiądzie sobie w pokoju. Małe pożary, które nie mają tej spektakularności, nie są duże, z pozoru nie wydają się z pozoru nie stwarzać wielkiego zagrożenia, są tak naprawdę nie mniej niebezpieczne od pozostałych, z uwagi na to, że bardzo często osiągają rozmiary dużych zdarzeń. Zdarza się to od pozostawionej potrawy na kuchni, w garnku,
ktoś wraca z pracy zmęczony, zapomni, położy się spać i z tego może powstać całkiem poważna sprawa. Może spalić się mieszkanie, może spalić się kuchnia. Sprawdziliśmy bakarakiem, wiesz, czy nie ma gdzieś tam rozstrzygnionych przewodów, że w obrębie tej kuchenki wszystko jest czysto, także ja ciężko zaproszę, ale gdzie ja zostanę jest. Potrzebowalibyśmy pogotowie. Co się pali, to oczywiście nie powiem. Prawdopodobnie to, że papierosa. No dobra, pogotowie ci już woła. Jest trochę podtruty. I torba R1 na górę by się przydała, abyśmy trochę tlenu podali. No dobra, torba idzie do siebie. Słuchaj, jakieś oparzenia ma poza tym? Nie ma żadnych opasek. Kolejny pożar, prawdopodobnie od papierosa. W torbie R1 jest także butla z tlenem do tlenoterapii. Zaczadzonemu tlenkiem węgla trzeba podać tlen. On sam mieszkał? Czy ktoś jeszcze? Nie, no on był, ale to pani mieszkanie jest, tak? Aha. On jest w mieszkaniu. A to jest ktoś pod pani z rodziny, mąż, czy kto? Marcin! Słuchaj, idziesz na dół, to ustal, czy tu jest jakiś gospodarz albo ktoś, to może szyb windy otworzyć, bo nie ma okien na górze, a trzeba to oddymić, więc wiesz, otworzylibyśmy szyb windy, zablokowali ją na dole, żeby nikt nie jeździł i przez szyb windy, żeby oddymić, no bo inaczej nie ma możliwości. Są historie, gdzie ktoś zaśnie z papierosem, spali się na przykład fragment pościeli, fragment posłania. Rzecz wydawać by się mogło bardzo błaha, natomiast jest tutaj spore zagrożenie związane z tym, że bardzo często taka sytuacja ma miejsce w momencie, kiedy człowiek śpi. Nie jest świadomy zagrożenia, następuje silne zadymienie w mieszkaniu, następuje zatrucie tlenkiem węgla bardzo często i niesie to z sobą równie duże zagrożenie, co pożar dużych rozmiarów, że tak powiem, spektakularny. Jeszcze raz próbowałeś. Pogotowie na miejscu, wysyłam na górę. Dobra, daj ich na pierwsze piętro. Dobra, dzięki, dziękuję. Ratownik medyczny znowu miał co robić. Jest już pogotowie i poszkodowany zostanie przekazany w ich ręce. Zabierają go? Tak. Ale to jest pytanie. Nie trzeźwy pan jest? Pan jest nietrzeźwy, tak? Ale pan nie jedzie na pogotowie, no słuchaj, tam ten facet, który był w tym mieszkaniu, jest, ma objawy tylko lekkiego przytrucia. Nie ma żadnych oparzeń, niemniej jednak przez pogotowie będzie zabrany. Pogotowie już w tej chwili, wiesz, ma go w karetce, także my w tej chwili oddymiamy klatkę. Pogotowie zabiera poszkodowanego. Poza lekkim zaczadzeniem nie doznał żadnych poparzeń. Prawdopodobnie to właśnie on zasnął z papierosem w dłoni. Od tego zajął się materac, kołdra, pościel. Pożar ugaszono. Mieszkanie zabezpieczono. Klatkę oddymiono. Można wracać do kosza. Brackiej na trzecim piętrze najprawdopodobniej zasławła starsza kobieta. Dostać się do mieszkania można wyważając drzwi lub tłukąc szybę w oknie. Ja adres doskonale znam, tylko nie mogę zlokalizować tego. Dobrze, już mam pogotowie, widzę. Nieaktualne. Na miejscu pogotowie i policja. Próbujemy zlokalizować okno tego mieszkania, w którym ma znajdować się osoba, która potrzebuje pomocy. Jak uda się to zlokalizować, będziemy rozstawiać podnosi i próbować dostać się do środka. Jakby nie problem z oknem, choćby
podnośnik, który sięga do 13 piętra, jest już na miejscu. Balkon na trzecim piętrze jest dostęp dla podnośnika. Rozstawiamy podnośnik, dostajemy się do środka. Podnośnik, w którym jeździmy, powinien być wykorzystywany do gaszenia pożarów na wysokościach. Ale w dużym mieście, takim jak Warszawa, jest wykorzystywany do wielu, wielu innych rzeczy. Pomagamy policji otwierać mieszkania, pogotowiu pomagamy otwierać okna, żeby wejść, udzielić pomocy ludziom, którzy zasłabli, nie mają siły dojść do drzwi, żeby je od środka otworzyć. Trafiają się i sytuacje przykre, kiedy sąsiedzi zawiadamiają policję, a policja nasz, że nie widzą sąsiadki czy znajomego od kilku dni. No niestety okazuje się, że już ten sąsiad czy ta sąsiadka niestety nie żyje. I my też musimy udostępnić policji, prokuraturze wejście do tego mieszkania. Na balkon wchodzą ratownicy z policją. Otwarte. Zaraz dowiemy się, co zastali na miejscu. Dostaliśmy się na balkon, z kolei na balkonie wybiliśmy szybę w drzwiach balkonowych. Dostaliśmy się do środka, w środku kobieta w wieku 70-80 lat, przytomna, zasłabła w kuchni, pogotowie w środku, dane spisuje, wracam do koszer. Starsza kobieta zasłabła w kuchni. Pogotowie już się nią zajmuje. Ratownicy mogą zwijać sprzęt. Słuchaj, mam prośbę, bo nie mogę to wytosować zwierzonego. Tego nie podejdzie tutaj na miejsce ekipę od latarni, bo jest ścięta latarnia i od razu jakąś siatkę, żeby po prostu znaczy coś z drogowego, bo jest wycięta cała barierka odgradzająca ten jezdnię od chodnika. Przyjechał. Poleciał ten ty. No. O, o. I w słupa. Słuchaj, cały słup. Poleciał, wpadł na ogrodzenie, na ogrodzenie. Ojej. Rozmawiałem. Co, i nic mu nie jest? Wyszedł, znaczy jest. Nie ma Bożego i to otwarty. Jest w tym, pogotowie, także kraj tego zabieram. No słuchaj, jestem na miejscu. Wygląda to dosyć strasznie. Natomiast skutki są no niewielkie w sumie. Zniszczone ogrodzenia, słupy powycinane, a kierowca przytomny, poobijany. Natomiast zniszczenia i z tego co widać, no mogło być to tragicznie. W każdym razie jest w miarę nieźle. Poszkodowanym zajął się pogotowie. Na miejsce czekamy na policję i na służby od oświetlenia i te drogowe i tak dalej. I tak dalej, przyjąłem, wszystko masz drodze. Dzięki za i tak dalej. Słuchaj, Leszek, tam jakieś akumulatorki, jakieś coś to podłączane, wszystko? Osoby. Tak. Samochód jechał za szybko wałem miedzeszyńskim. Z nieznanych jeszcze powodów uderzył w barierę, wyłamał ją, ściął słup latarni, słup ze znakami drogowymi, przebił się przez ogrodzenie i zjechał z nasypu. Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach. Przy tak ogromnych zniszczeniach jest to zaskoczeniem nawet dla doświadczonych ratowników. Przytomne niewielkie tam w sumie obrażenia.